Cześć wszystkim! Z tej strony Matranus i w chwili obecnej znajdujemy się na głównej stronie Albion Online, a to w związku z tym, że chcę Wam dzisiaj zaprezentować kreator buildów, ale nie dlatego, by powiedzieć Wam o nim jeszcze raz, ponieważ już kiedyś o nim wspominałem, ale po to, żeby wyjaśnić po co tak naprawdę on jest i w jaki sposób można z niego korzystać. Więc tak naprawdę kreator buildów to piękne narzędzie do odpowiadania sobie na niekończącą się ilość pytań. Tych pytań jest zawsze mnóstwo, dostaję ich również w grze trochę i nie chodzi o to, że wolę się od nich odciąć czy coś w tym stylu, nie, nie, wręcz przeciwnie, ale um, kiedy dostaję dziesiąte pytanie, co jest najlepsze w Albionie, e, pod rząd, no to już to bywa trochę po prostu irytujące. Dzisiaj będzie taki materiał dotyczący. Grania solo, grania na PVP, grania na PVE, gankowania, różnego rodzaju aktywności, które tak naprawdę mogą się nam przydać. Więc standardowo, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to musicie sobie zadać pytanie e, z jednego: jaką rolę chcecie pełnić? Czy będziecie właśnie graczem uczestniczącym w PVP, w PVE, czy będziecie grali solo, czy będziecie grali w grupie, ponieważ to wszystko tak naprawdę ma znaczenie i Stworzenie sobie jak gdyby bildu musi się opierać o pewnego rodzaju schemat. Znaczy może się opierać o schemat. Nie mówimy, że musi, dlatego że ja też lubię sobie pokombinować i troszeczkę się wyłamywać z konwencji, ale naprawdę, żeby stworzyć coś unikatowego i nietypowego, musicie... Sami albo do tego dojść, albo właśnie odnieść się do gotowych buildów. Tych buildów jest naprawdę mnóstwo. Jeżeli macie na przykład jakąś broń, którą lubicie albo którą chcielibyście zacząć grać i nie wiecie w jaki sposób to ugryźć, po prostu wchodzicie tutaj, wybieracie sobie konkretną broń i sprawdzacie, czy na przykład nadaje się do PvP czy do PvE, w jaki sposób zacząć jak gdyby grę tego typu właśnie przedmiotami. Mamy tutaj również często opisane bardzo dobrze, jak gdyby cały styl gry. Na danych umiejętnościach, dzięki czemu, oraz na przykład materiały prezentujące w jaki sposób grać takim buildem, więc jest to bardzo, bardzo ciekawe i tego typu materiały bardzo dużo dają. Na dodatek należy zawsze pamiętać o tym, że kiedy już przyswoimy sobie na przykład nasz własny build, to możemy sprawdzić, czy czasem nie jest on gdzieś używany w buildach grupowych, co też jest bardzo ciekawe. Na przykład, kiedy Uda się nam, jak gdyby, skomponować tego typu drużynę. To według niektórych oczywiście są kompozycje lepsze, są kompozycje gorsze, i chociaż często bardzo dużo zależy od sposobu gry poszczególnych graczy oraz od ich umiejętności, ponieważ to odgrywa bardzo duże znaczenie. To tak naprawdę kompozycja całej drużyny oraz to, w jaki sposób niektóre przedmioty potrafią siebie wspierać, bądź też y, uszkadzać co nieco y, samą. Przyjemność z rozgrywki, z rozgrywki naszego przeciwnika potrafi być bardzo, bardzo satysfakcjonujące i składanie siebie w grupę właśnie w ten sposób może dać nam naprawdę wiele radochy. Jeżeli macie jakąś tutaj też funkcję, na przykład w buildzie, no to pamiętajcie o tym, by po prostu sprawdzić sobie, tak do, jakiego, na przykład, do jakiej kompozycji będziecie na przykład pasować. Co możecie stworzyć, w jakiej kompozycji możecie się odnajdywać, więc jest to jak gdyby bardzo bardzo ciekawe. I należy tutaj również pamiętać o tym, by no, zobaczyć sobie na przykład na bildy, stworzone dla, nie wiem, 20 osób, dla 5, dla trzech, więc to też jest jak gdyby um, ważne, by przyswoić sobie tego typu wiedzę. Ciągłe jak gdyby. Nawet choćby patrzenie tego, co aktualnie jest w mecie, co jest ogrywane, jak gdyby, jest bardzo, bardzo ciekawą, jak gdybym formą nauki. Nie poprzez doświadczanie tego bezpośrednio, ale właśnie poprzez, jak gdyby, zobaczenie, z czym grają inni. Na dodatek, tak jak już wspomniałem, na większości z tych materiałów istnieją gdzieś tam um, omówienia często. Może nie akurat na tym, ale na niektórych materiałach, właśnie. Nie chwilę, to jest znowu to samo istnieją pokazy dotyczące, w jaki sposób grać danym buildem. Są często materiały nagrane, gdzie dany build jest wykorzystywany i to w całości, bądź też możecie się odnieść do, do poszczególnych jak gdyby, rzeczy i zobaczyć, w jaki sposób może działać tego typu kompozycja, więc jest to bardzo, bardzo ciekawe moim zdaniem. I ostatnia rzecz, o jakiej należy tutaj wspomnieć, to jeszcze artykuły. Są oczywiście do poczytania. Większość z nich jest tylko i wyłącznie w języku angielskim, także pamiętajcie o tym. Czasem zdarzy się tu coś dosyć ciekawego. Mamy na przykład dotyczące zbierania, co jest dosyć popularne, więc jeżeli planujecie tego typu aktywność, to również możecie tutaj zaglądnąć. Jakiegoś rodzaju buildy na Hellgate, innego rodzaju artykuły. No Dosyć fajnie jest to sobie od czasu do czasu przeglądnąć oraz oczywiście wyciągnąć z tego swoje własne wnioski, albo wdrożyć to wręcz przeciwnie w życie. Możecie również sami zalogować się na oficjalnej stronie oraz pochwalić się jakiegoś rodzaju przemyśleniami w artykułach. Stworzyć grupowy build, z którym biegacie, pochwalić się nim, bądź też właśnie stworzyć solowy build dla idealnego np. pekera, gankera czy też innego rodzaju postaci. Dobra. To tyle. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał oraz, że no, zaspokoję Waszą pragnienie wiedzy dotyczące właśnie jakichś tam buildów, ponieważ wiedzcie, że bardzo duża ilość osób przedstawia tutaj te bildy i one nie są tworzone przez amatorów, tylko przez osoby, które naprawdę poświęciły mnóstwo czasu, by je doskonalić oraz by po prostu e, grać nimi bardzo skutecznie. Więc nawet jeżeli jakiś build będzie wyjątkowo trudny do ogrania, to pamiętajcie, że zawsze może się on później okazać po wyszkoleniu na pewien poziom bardzo Ciekawy oraz bardzo fajny. No dobra. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał jeszcze raz. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już niedługo w jakimś kolejnym materiale. Cześć.